Kaczyński jest dziś na ustach całej Polski. Trwa zamieszanie wokół negocjacji prezesa PiS z deweloperem, który miał wybudować wieżowiec marzeń partii. Jak donosi serwis Gazeta.pl, sprawą zajmie się warszawska prokuratura. To czyni sprawę rozwojową, trudną do zbagatelizowania, mimo komentarzy środowiska PiS i prorządowych mediów. Czy Kaczyński wprowadził w błąd austriackiego inwestora? Zdaniem Gazety Wyborczej i mecenasa Romana Giertycha prezes PiS mógł dopuścić się złamania prawa. Kaczyński i jego biurowiec. Sprawą zajmie się prokuratura. Gazeta.pl napisała dziś, że nowe kulisy WS. Spółki Srebrna, nad którą pieczę trzyma prezes Prawa i Sprawiedliwości, staną się przedmiotem prac śledczych. Mimo kolejnych głosów ze środowiska partii rządzącej, że tematu nie ma, sprawa jest rozwojowa. Wbrew temu, co słyszymy dziś od rządzących i prawicowych mediów. Radio Z podało przed chwilą informację o zawiadomieniu prokuratury. Potwierdził ją dziennikarz stacji na osobistym profilu na Twitterze, gdzie zamieścił skan zawiadomienia prokuratury. Doniesienie do prokuratury na prezesa PiS, który wykorzystując zaufanie oparte na więzach powinowactwa miał doprowadzić Geralda Birkfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, napisał przed chwilą na Twitterze Mariusz Gierszewski, dziennikarz Radia Z. Austriak, co wynika z zawiadomienia, wyświadczył usługi na rzecz Srebrnej na kwotę 1,3 miliona euro. Był pewny, że szef PiS jest decyzyjną osobą w spółce Srebrna, odpowiedzialną za inwestycje. Śledczy przeanalizują teraz wątek tej sprawy. Ustalą, czy swoimi działaniami Jarosław Kaczyński wprowadził w błąd austriackiego dewelopera.